Witajcie tutaj, Depan Przygody. Oto powracamy do poradników z cyklu Minecrafta, czyli poradników, które są poświęcone grze Minecraft. Parę miesięcy temu, już dosyć spory czas temu, pokazałem wam, jak wygrywać skina do Minecrafta, jeżeli chodzi o konto non-premium, czyli o konto darmowe. A w tym poradniku skupimy się na konta premium, czyli jak wygrać skina, jak posiadamy już konto premium, czyli swój wygląd, jak będziemy wyglądać na wszelkich oficjalnych serwerach i tego typu rzeczy. Więc pierwszym podstawowym krokiem jest oczywiście wejście w przeglądarkę. Następnym krokiem jest wybranie przez nas wyglądu, czyli skina. A jeżeli nie mamy żadnego, to musimy oczywiście go sobie ściągnąć. Czyli na przykład w Google wpisujemy sobie Minecraft skins. I wyświetlono nam się bardzo dużo stron właśnie poświęcone skinom do Minecrafta. Ja sobie wezmę pierwszy link z brzegu. Jak widzicie tutaj mamy bardzo dużo różnych skórek, skinów. Możecie wybrać również, jeżeli chodzi o dane soczy, na przykład wpiszecie, nie wiem, kosmos, dajcie szukaj. Ojej, akurat tutaj po polsku nie ma. Kosmos. I wyświetlą wam się, akurat tutaj tylko dwa są na dany temat skórki. My sobie jednak wejdziemy w top, czyli na jakieś najpopularniejsze, i tutaj mamy od groma, mamy takie miniaturki, czyli nie musicie wchodzić w daną skórkę, by zobaczyć, jak ona wygląda, tylko po miniaturce. I mamy, jak widzicie, bardzo, ale to bardzo sporo do wyboru, od koloru do wyboru tak naprawdę tych skinów. A ja sobie tutaj jakiś na próbę wybiorę. A, weźmy sobie ten Creeper Boy. A widzicie, tak, akurat na tej stronie tak to właśnie wygląda. Tutaj mam pokazane, jak nasz tutaj wygląd w Minecrafcie będzie wyglądał. Możemy sobie zmienić tło przedstawiające właśnie świat Minecrafta i następnie klikamy Download. O nie, nie. Download to computer, a nie taki duży właśnie napis download czy coś, bo to są reklamy i nie klikajcie w to najlepiej. Tylko tutaj macie download to computer. Pykamy, zapisz plik. Już mamy ściągnięte. Jak to wszystko wygląda? To jest właśnie skin, który pobrałem. Możecie w niego sobie pyknąć. Nie wiem, przybliżyć. Jak widzicie tutaj, tak naprawdę ten skin jest pokazany z każdej strony, jak on jest tutaj zbudowany. Widzę tutaj, że będzie on miał jakiś kaptur, słuchawki, tego typu rzeczy. Ale to tylko tak można sobie obejrzeć, bo to nas nie interesuje. Tak z ciekawości. A następnym krokiem, jaki będziemy potrzebowali, jest wejście na główną stronę oficjalną Minecraft, czyli minecraft.net. Czyli tam, gdzie kupiliśmy nasze konto premium i gdzie założyliśmy oficjalne konto do Minecrafta. Następnie musimy się na nasze konto zalogować, wpisując odpowiednie dane, czyli username i hasło. Jak widzicie, już jesteśmy. Następnie musimy wejść w zakładkę. Mamy u góry napisane profile, to jest przedodania zakładka. Jesteśmy. I następnie widzicie, tutaj zjeżdżamy na dół i mamy change how you look in Minecraft. Czyli zmień swój wygląd w Minecrafcie. I następnym krokiem jest kliknięcie w przeglądaj. Wybieramy tego skina, którego przed chwilą ściągnęliśmy. Dajemy otwórz. Następnie klikamy upload. Ja jeszcze tutaj nie będę tego klikał, ale to jest właśnie ten przycisk. Nie chcę sobie zmieniać wyglądu. I voila, już wasz skin jest grany. Już będziecie mogli biegać w takim oto wyglądzie w grze. I to by było na tyle. Swój wygląd, czyli te skiny, możecie tutaj na głównej stronie Minecrafta zmieniać tyle razy, ile chcecie. Nie ma żadnych ograniczeń, więc jeżeli jakiś wygląd wam się nie spodoba, to zawsze możecie go sobie zmienić. To by było na tyle. Dziękuję, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Mam nadzieję, że komuś pomogłem, a to by było na tyle. Trzymajcie się, hejos.